Nazywa się Jerzy Bartmiński, jestem emerytem, a przed chwilą powiedziano, że lepiej mówić seniorem. Mam za sobą 55 lat pracy w uniwersytecie ze studentami. Z badań aksjologów, socjologów wynika, że mamy wspólne wartości w naszym środowisku, już nie tylko uczniowie, nauczyciele, ale po prostu jako członkowie tej społeczności, wspólnota polska. No to wiadomo, że Polacy cenią rodzinę na przykład. No, rodzina jest wysoko ceniona, bo pozwala osiągać wszystkim pewne satysfakcje, zaspokajać pewne potrzeby. To jest wartość bardzo wysoko przez Polaków i to nas łączy. Na gruncie rodzinnym to my zawsze znajdujemy wspólny język. Co dalej? Pewne oczekiwania wzajemnych relacji. W relacjach wzajemnych ceni się przyjaźń, ceni się uczciwość, ceni się, używa w badaniach też padało słowo miłość, chociaż ta miłość to jest wieloznaczne słowo i tu by trzeba uściślić o co naprawdę chodzi, ale oczywiście dla młodych uczucia są niesłychanie istotne, dobre uczucia, wzajemna taka solidarność i wspieranie się i darzenie się po prostu zwykłą życzliwością, życzliwość, może to by było słowo najbardziej. A co poza tym? Próbowałem z moją doktorantką, z Kulu zresztą pochodzi, pani Monika Grzeszczak, która skończyła doktorat o demokracji jako wartości. Próbowaliśmy przejrzeć literaturę przedmiotu i zobaczyć, co się zmienia w systemie wartości polskich. Było ciekawe to, że jak się porówna te drabinę wartości, czy hierarchię wartości sprzed 10 lat i współcześnie, to widać, trzy wartości wyszły na, zwiększyły swoją pozycję, czyli zostały podwyższone. To jest władza, to jest pieniądz i zdrowie. Te wartości zwyżkują. Natomiast wiele wartości innych obniża swoją pozycję. No niestety także solidarność obniżyła. A to spływa do tego, że jest ta dwuznaczność tego słowa solidarność. Związek zawodowy, solidarność, a solidarność międzyludzka w tej chwili niewiele mają sobą wspólnego. I to się odbiło na tym rankingowaniu solidarności jako tej chwalonej, cenionej, mało tego, uznanej za cnotę chrześcijańską przez Jana Pawła II cechy.